Dziś Justyna Gaj, właścicielka agencji Justa PR, wyjaśni nam różne kwestie związane z finansami naszej firmy. Jak je planować, egzekwować i nimi zarządzać. Justyna, dlaczego tak ważne jest odpowiednie zarządzanie finansami firmy? Od tego, czy potrafimy przewidywać, ile zarabiamy i ile wydajemy, zależy nasz komfort, nasz spokojny sen i to, czy firma będzie mogła się rozwijać i stabilnie wzrastać na rynkach. Jak to robić? W bardzo prosty sposób. Przede wszystkim skonstruować sobie własny budżet, czyli przygotować prostą tabelkę w Excelu, w której wpisujemy wszystkie przychody oraz wszystkie koszty. Dodatkowo robimy oddzielny arkusz, w którym wypisujemy nasze stałe koszty, tak? Czyli jeśli wynajmujemy powierzchnię biurową, to wpisujemy ten koszt. Jeśli płacimy telefony, pensje pracowników, składki ZUS-owskie, podatki, tego typu wszystkie koszty powinny znajdować się w budżecie. Mając dokładną orientację, ile wydajemy i ile zarabiamy i w jakim czasie, jesteśmy w stanie zarządzać swoją płynnością finansową. To jest kwestia budżetu, czyli musimy pewne rzeczy zaplanować. A czym się różni budżet od planu finansowego? To jest tożsame? Można tak powiedzieć, budżet i plan finansowy są tak naprawdę pojęciami pochodnymi. Budżet jest troszeczkę węższy, plan finansowy uwzględnia prognozę na kilka lat do przodu. Kwestia też płynności finansowej związana z podatkami, które musimy płacić, ponieważ kiedy mamy własną firmę, to są takie trzy daty, które są dla nas bardzo istotne. 10 każdego miesiąca, 20 bądź 25. No ten 20 może być co kwartał, tak? Czyli co 3 miesiące. I czy te elementy też, te płatności, które są, można też jakby je planować i wiedzieć, ile będziemy musieli podatku zapłacić w danym miesiącu? Właśnie po to, żeby wiedzieć, ile musimy zapłacić i odprowadzić na różnego rodzaju podatki, ważne jest, by mieć kontrolę nad naszymi przepływami. Powiedziałaś, 10 dzień każdego miesiąca to jest składka ZUS-owska, ale dotyczy tylko osób, które nie zatrudniają pracowników. Natomiast jeśli zatrudniają, wówczas ten termin nam się wydłuża do 15 dnia każdego miesiąca. Oczywiście na początku, przez pierwsze dwa lata to jest tylko 300, w okolicach 300 zł, natomiast później, po tych dwóch latach, ta stawka wzrasta do 800 zł. No, prawie 900. Więc to jest bardzo istotne, żeby mieć wpisany w budżet, że taki stały koszt ponosimy co miesiąc. Podatki dochodowe i podatki od towarów i usług, czyli tak zwane dawne, obrotowe, czyli podatek VAT, możemy rozliczać na dwa sposoby. Albo co miesiąc, albo co kwartał. I teraz przy wyborze częstotliwości rozliczania się z Urzędem Skarbowym warto zajrzeć tak naprawdę w siebie i zastanowić się, czy potrafię oszczędzać, czy potrafię odkładać sobie systematycznie co miesiąc środki na to, by co kwartał móc odprowadzić większą kwotę do urzędu, czy lepiej płacić systematycznie, ale mniejsze kwoty. To jest indywidualna decyzja, ale bardzo ważna. Wiadomo, że w firmie masz pewne zyski, tak, na podstawie faktur, ale ponosisz też pewne koszty, tak, które możesz rozliczyć, prawda? Po to często masz biuro księgowe. I czy możesz mniej więcej przewidzieć wcześniej, ile będziesz musiała zapłacić tego podatku, żeby na przykład w danym miesiącu poczynić jakieś zakupy, jakieś inwestycje dla swojej firmy, żeby mniej tego podatku zapłacić? Tak, oczywiście. Właśnie planowanie finansowe polega również na tym, że wiemy, ile zarabiamy, jakie z tego tytułu będziemy ponosić obciążenia finansowe i wtedy decydujemy, czy potrzebny nam jest nowy komputer w firmie, czy wysyłamy pracownika na szkolenia, czy na studia podyplomowe, bo wszystkie tego typu koszty to są inwestycje w rozwój firmy, ale jednocześnie pozwalają nam zmniejszyć obciążenia finansowe. Czy w planie finansowym powinniśmy też uwzględnić inwestycje, które planujemy, nie wiem, jakieś lokaty albo jakieś inne sposoby oszczędzania pieniędzy? To jest bardzo ważne, ponieważ firma nie działa tylko tu i teraz. Firma, która chce się rozwijać, musi mieć pewien horyzont czasowy, do którego zmierza i w którym się porusza. W związku z czym powinien taki przedsiębiorca planować swoje inwestycje, powinien planować lokaty długoterminowe, krótkoterminowe, jak zagospodarować nadwyżki finansowe. To wszystko jest ważne, żeby mieć poduszkę finansową, żeby po dwóch latach takiego niefrasobliwego zarządzania swoimi finansami w postaci tylko patrzenia na fakturki i sprawdzanie na rachunku bankowym, kiedy wpłynęły środki, żeby po dwóch latach nie obudzić się z długami i z brakiem perspektywy. Po to nam jest planowanie finansowe. Wspomniałaś o fakturach.
faktury wypisujemy ręcznie, czy w jakichś programach komputerowych je tworzymy? Możemy wspierać się bezpłatnymi programami internetowymi typu e-firma czy Webflow. To są programy, które pozwalają nam tworzyć faktury, następnie generować zestawienia naszych płatników, zarządzać właśnie płatnościami, wiemy kiedy kto zapłacił, kiedy powinien zapłacić, a nie zapłacił. Bardzo prosty system, bezpłatny, bardzo intuicyjny. A jeżeli ktoś nam nie zapłacił za fakturę, to jakie są sposoby egzekwowania należności? Jest kilka sposobów egzekwowania należności. Możemy oczywiście wysłać wezwanie do zapłaty, możemy upominać się zgodnie z odsetkami ustawowymi. W ostateczności możemy wpisać takiego kontrahenta na listę Krajowego Rejestru Dłużników. Przy prowadzeniu własnej firmy warto zastanowić się, przemyśleć i dobrze skonstruować budżet, by mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi i w przyszłości nie wpaść w tarapaty finansowe. By właściwie zarządzać firmowymi finansami, zaplanuj budżet firmy w postaci tabelki, na przykład w Excelu. Tam w poszczególnych rubrykach wpisz wszystkie przychody i koszty Twojej działalności. Stwórz plan finansowy, który uwzględnia prognozy dotyczące wydatków i przychodów na kilka lat do przodu. Wybierz częstotliwość płacenia podatku VAT. Tu zastanów się, czy potrafisz odkładać środki na to, by co kwartał do Urzędu Skarbowego odprowadzić większą kwotę, czy wolisz płacić co miesiąc mniejsze sumy. We'll be right back.